Rozpoczynamy nasz panel RMF Classic, w którym spróbujemy, taki mamy zamiar, podsumować rok niełatwy, rok funkcjonowania polskiej kultury w warunkach pandemii. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudne zadanie postawiliśmy przed Państwem, którzy zgodzili się na udział w tym panelu. A ja przypomnę, że na początku marca minie rok od pojawienia się w naszym kraju pierwszego przypadku koronawirusa. Myślę, że to jest taki moment graniczny, w którym wszyscy mamy skłonność do wyciągania pewnych wniosków. A więc zapraszam dzisiaj Państwa do dzielenia się wnioskami z tego pandemicznego, niełatwego roku. Czym są właściwie wyzwania epidemii, która w gruncie rzeczy nie mija? Jakie konsekwencje miały różne ograniczenia dla życia artystów reprezentujących poszczególne dziedziny twórczości artystycznej? Przypomnę, że grono, które zaprosiliśmy do udziału w tej dyskusji, to grono naprawdę eksperckie, tak sobie pozwolę Państwa mianować, a zaproszenie do udziału w naszej debacie przyjęli i wymienię naszych uczestników. Anita Piotrowska, krytyczka filmowa Tygodnika Powszechnego. Witam Cię, Anito, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Joanna Rożen-Wojciechowska, dyrektorka Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, Młodej Warszawskiej Instytucji Kulturalnej. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Daniel Cichy, dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, jest również z nami. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Jacek Kopciński, redaktor naczelny miesięcznika Teatr. Witam. Tomasz Pindel, mój kolega redakcyjny, tłumacz, literaturoznawca i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Możecie Państwo słuchać go na antenie RMF Classic. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry. I jest jeszcze jeden ważny głos. Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Witam Pana bardzo gorąco. Czy jeśli ważny, to muszę inaczej przywitać. Dobry wieczór, dzień dobry. Ważny dlatego, że Pana wybrałam jako cel, pierwszy cel tego pytania, najtrudniejszego chyba, a ono na pewno wynika z jakiegoś mojego przeżycia tego roku. Czy kultura jest sferą, którą najłatwiej w tych pandemicznych, kryzysowych warunkach odciąć, ograniczyć, jakoś być może zaniedbać lub zahamować? Co Pana doświadczenie mówi na tak postawione pytanie? No przede wszystkim muszę zanegować, no jest ten czas dowodem na to, jaką siłę ma kultura, jaką siłę mają treści kultury, jaką siłę mają potrzeby kulturalne, jak kultura staje się językiem demokracji, jak kultura staje się językiem protestu, jak kultura potrafi być światem, w którym potrafimy uciekać do przodu, być kreatywni i nie poddawać się. Chyba nie ma drugiej takiej dziedziny i tu mówię to zupełnie bez przesady, bo patrzymy, jak toną wszystkie właściwie dziedziny gospodarki społecznej, a wszystkie dziedziny świata gospodarki społecznej są częściami świata kultury. Ja tak trochę za profesorem Hausnerem. Ale właśnie w kulturze mamy czas ogromnych innowacji i to takiego gwałtownego przyspieszenia. Myśmy chyba nigdy tyle nie pracowali. I to nie jest kwestia ilości, to nie jest kwestia po prostu bycia do dyspozycji dzień i noc, to nie jest kwestia zatarcia się tych granic prywatne, wirtualne, ale to jest bardziej kwestia tego, że my intensywnie coś rzeźbimy, coś się z tego czasu wyłania i to ma kilka wymiarów. I też my po prostu pracujemy na wielu scenariuszach jednocześnie. Na tych, które się mogą wydarzyć tuż za chwilę, za tych, które się w ogóle nie wydarzą. Przesuwamy w czasie rozmaite rzeczy, szukamy w coraz mniejszych budżetach kultury, wyciskamy ile się daje, ale wychodzą rzeczy fantastyczne. Ale przede wszystkim chyba nigdy nie było widać takiej jedności świata kultury i takiego ogromnego wsparcia ze strony
publiczności, takich dowodów no to jest po prostu, to są manifesty solidarności wręcz, takie i ogłaszane słowami i postawami, ale przede wszystkim też portfelami. Dla mnie to jest niesamowite, że w środku pandemii się otwierają 3 księgarnie w Krakowie, a za chwilę 2 antykwariaty. Ale wiem, że to nie jest zasługa miasta tylko i wyłącznie. To jest przede wszystkim zasługa ludzi, którzy czytają i którzy rozumieją, że w tym trudnym czasie pewne miejsca muszą przetrwać. Tak samo jest z kinami arthouse'owymi, czyli tymi studyjnymi, które też są wspierane przez nie tylko miłośników kina, ale też takie osoby, które do tej pory nie zdawały sobie sprawy, jak ważna dla przetrwania świata kultury jest też pewna infrastruktura, pewien krajobraz instytucjonalny. No i też wychodzenie instytucji ze swoich murów. Najpierw w internet, nieporadnie, streamozowo, przedziwnie, bez troski o to, co z tego mają artyści. Potem coraz bardziej odpowiedzialnie, budując narzędzia, negocjując, tworząc nowe formaty, ale też wychodząc w naturę, w lokalność i w świat, bo nagle się okazuje, że wydarzenia czy festiwale o bardzo lokalnym zasięgu mają odbiorców w Ameryce Południowej, w Korei, a nawet na Antarktydzie, jak jeden z krakowskich festiwali filmowych odnotował zakup biletu ze stacji badawczej na Antarktydzie. I to jest... Świat skurczył trochę. To cenne, co pan powiedział, natomiast dostrzegam tutaj dużo optymizmu. Czy twoje, Joanno, refleksje są w podobnej skali optymistyczne? Czy to, co Centrum Kultury Filmowej przeżyło przez ten rok i te wyzwania, którym stawiło czoła, dają prawo do tego, by dudzić dziś w bardzo taką optymistyczną nutkę? Czy jednak możemy trochę ciemnych też aspektów roku pandemicznego wyłuskać? No zmartwię cię, Magdo, ale też uspokoję. Tak samo jak Robert, uważam, że polska kultura trochę wyszła na tej pandemii jak Wokulski na wojnie. I śmiem być optymistką, że tak właśnie jest, dlatego że myśmy ten czas nie przespali. Wykorzystaliśmy go bardzo starannie. Od samego marca zeszłego roku zaczęliśmy pracę nad cyfryzacją kultury, bo od razu wiedzieliśmy, że to jest nareszcie ten argument, który pozwoli szeroko zrozumieć, dlaczego jest tak ważna cyfryzacja i upowszechnianie profesjonalnej kultury w internecie. Nareszcie ta pandemia zmusiła wszystkich, żeby posłuchali nas o tym, o czym mówimy już od dłuższego czasu, że trzeba znaleźć profesjonalne narzędzia do upubliczniania kultury online, że trzeba zmienić w ogóle cały paradygmat produkcji kultury, że trzeba stworzyć nowe modele, nie wiem, rozliczeń, tantiemizacji, nowe sposoby wynagradzań dla twórców i jakby nie implementować rzeczywistości, którą znamy, nie wiem, z desek teatrów, z realnego chodzenia do kina, do internetu, bo to nigdy nie będzie system jeden do jednego, tylko, no nie wiem, może to zależy od mojego charakteru, ale ten moment, kiedy tworzy się coś nowego, jest naprawdę pozytywny. Mhm. I jeszcze powiem na to, że to jest nie tylko taki hura optymizm, który my mamy, ludzie pracujący od rana do nocy w kulturze, ale to jest też takie wspólne bycie z innymi twórcami kultury, którzy są ludźmi o mocnych nerwach i obserwowanie tego, jak się nawzajem wspieramy. Tego nie było wcześniej, nie było tylu rozmów na tak dużym szczeblu. Chociażby fakt, że możemy teraz się spotkać tu w tym internetowym programie Zoom, pozwala spotkać nagle dużo decyzyjnych osób, przedyskutować temat i podjąć decyzję. Więc są narzędzia do tego, żeby przyspieszyć te zmiany. Bardzo dziękuję i teraz kieruję to samo pytanie. Mogą Państwo odmówić odpowiedzi, bo rozumiem, że umawialiśmy się na podsumowanie roku, a nie zastanawianie się nad miejscem kultury w piramidzie potrzeb społecznych. Ale może ci z Państwa, którzy reprezentują eksperckie punkty widzenia na kino, teatr i literaturę, zechcą też zabrać głos w tej sprawie, czy kultura jest tym pierwszym segmentem do ścięcia.
Ja przemawiam w imieniu literatury, to brzmi strasznie poważnie i dumnie, ale no, taką tutaj mam rolę i powiedziałbym, że jeśli chodzi o literaturę, to oczywiście jest dużo różnego rodzaju wątków, ale musimy pamiętać, że zasadniczo literatura stoi książkami, a książki, jak wiemy, są drukowane, wydawane przez wydawców i potem trafiają do księgarni, potem do czytelników, więc to jest bardzo dużo różnych czynników, które w różny sposób się odnajdywały w tej rzeczywistości pandemicznej. Wydawcy i w ogóle działalność wydawnicza jest jednak w Polsce traktowana zasadniczo jako działalność komercyjna, z bardzo umiarkowanym, delikatnie mówiąc, eufemistycznie mówiąc, wsparciem ze strony państwa. Owszem, wydarzenia, festiwale są dzisiaj bardziej domeną samorządów niż instytucji centralnych też, ale jednak tutaj bez wątpienia od lat widzimy, a w ciągu ostatnich tych kilku lat widzimy to szczególnie wyraźnie. Samorządy jednak są podstawą działania kultury i lokalne instytucje, lokalne władze, ale tutaj rzeczywiście, kiedy mówimy o festiwalach, o spotkaniach, o eventach, mówiąc tak potocznie literackich, to rzeczywiście mamy pewnego rodzaju mechanizmy finansowe. Natomiast książki, wydawcy zasadniczo radzą sobie sami. Wsparcie jest symboliczne, wsparcie ze strony państwa polskiego jest naprawdę minimalne i widać było bardzo wyraźnie, że na początku pandemii wszystko tąpnęło, wszystko w sensie planów produkcji wydawniczej. Wydawcy musieli przemienić swoje plany, wstrzymać premiery. Był taki moment bardzo dużego niepokoju, co z takiej perspektywy mojej na przykład jako tłumacza i też czytelnika było bardzo odczuwalne, bo nagle zacząłem zastanawiać się, czy będę miał co tłumaczyć w ciągu najbliższych miesięcy, czy będę miał co czytać i co omawiać w audycji radiowej, bo nowości nagle ubyło. To się potem wyrównało. Widać było, że wydawcy złapali oddech, przetasowali pewne plany. Jesień była pod względem nowości fenomenalna i pod względem czytania, jeśli chodzi o czytelnictwo, no to sporo jest bardzo pozytywnych sygnałów. To czytelnictwo wzrosło, sprzedaż książek wcale jakoś specjalnie nie spadła. Natomiast pandemia, myślę, że w kontekście rynku wydawniczego jakby wyostrzyła te problemy, które były dotąd, czyli no, Robert wspomniał o otwieraniu księgarni, no ale to w Krakowie, który ma dość szczególną sytuację, w ogóle duże miasta są pod tym względem uprzywilejowane. Niestety ten proces zamykania się księgarni, zwłaszcza małych księgarni niezależnych, niesieciowych, przyspieszył bardzo w tej pandemii, bo oczywiście istniały piękne programy lojalnościowe, zamawianie książek na odległość, ale to jest coś, co dociera do czytelników bardzo świadomych i jednak sporo księgarni po prostu tego nie przeszło. Czyli jakby bardzo wyraźnie widzimy, że to, co ta noga, na którą świat książki utykał, no teraz utyka jeszcze bardziej, natomiast pewne rzeczy rzeczywiście się bardzo wzmocniły, pewnie do tego wrócimy, no bo rzeczywiście ta forma zdalna, o której już tutaj wspomnieliśmy, to, że pisarze znakomici z całego świata mogą pojawiać się bez problemu na festiwalach najróżniejszych polskich, bo po prostu siadają przed swoimi komputerami w swoich gabinetach i my możemy z nimi rozmawiać bezpośrednio. To jest coś, co się wydarzyło i co znacząco by ubarwiło i upiękniło ten bardzo trudny rok. Bardzo dziękuję. To spróbuję skłonić Anitę Piotrowską i Jacka Kopcińskiego do osobistej refleksji na temat tego miejsca kultury w czasie pandemicznym. Czy jest pierwsza do wyrugowania, czy wręcz przeciwnie? Jeśli chodzi o kino, to rzeczywiście jest to niebezpieczna sytuacja. Mam tutaj na myśli przede wszystkim kino jako instytucję, bo to musimy jakby rozróżnić, czym innym są filmy, a czym innym jest kino. Po prostu jak pączki w maśle wypłynęły platformy streamingowe. To są chyba najwięksi beneficjenci tej pandemii, nie licząc oczywiście koncernów farmaceutycznych. I to jest, powiem szczerze, pewna pułapka, bo w ogóle ten rok, muszę powiedzieć, to był dla mnie rok pełen paradoksów, bo pamiętam ten początek, mniej więcej połowę marca, czuliśmy się właściwie jak w filmie, takim kiepskim, niskobudżetowym filmie science fiction. Próbowaliśmy to jakoś zaklinać, pamiętam, że wtedy się jakoś masowo oglądały takie filmy typu, nie wiem, Contagion, Epidemia strachu Soderberga, tak jakbyśmy chcieli właśnie zakląć tę rzeczywistość, uciec przed tą spełnioną dystopią. No ale wracając do kina, no to rzeczywiście było to tąpnięcie, które pociągnęło cały łańcuch zmian. Mam nadzieję, że te zmiany przynajmniej częściowo nie będą trwałe, ale wracając do tych paradoksów. Takim paradoksem właśnie była ta sytuacja z wirtualizacją życia festiwalowego. Dlatego, że z jednej strony no niesłychanie otworzyły możliwości tak zwane zasięgi. Ja pracuję dla Krakowskiego Festiwalu Filmowego i pamiętam, że w tym strasznym czasie no, przeżyliśmy taki rodzaj
małej euforii, kiedy nagle zobaczyliśmy, że docieramy z filmami do miast, miasteczek, wiosek i że tam jest ogromne zapotrzebowanie na, nie wiem, na dobre dokumenty, na artystyczną animację i to było jakieś w ogóle fantastyczne odkrycie tej pandemii, ale z drugiej strony pojawia się coś takiego jak festiwal w Gdyni, który jakby przeczy zupełnie tej tendencji. Najważniejsza impreza filmowa w Polsce była praktycznie festiwalem bez widza i mówię o tym z wielkim bólem. Oczywiście znam powody, nie będę ich tutaj wymieniać, bo to by dużo czasu zajęło, ale no to też nam uświadomiło, że nie wszystko da się zamknąć w tym internecie. My zostaliśmy zamknięci, staliśmy się zakładnikami tego streamingu. Czy uda nam się jakby odbudować kino jako instytucję? Myślę, że to w ogromnym stopniu zależy od nas widzów. Ja pamiętam taki moment, chyba taki najsmutniejszy filmowy moment z czasu ubiegłorocznej pandemii, kiedy w sierpniu wybrałam się do multiplexu na film Tenet Christophera Nolana. Pamiętamy, że to był taki film, taki planowany blockbuster, który miał być taką lokomotywą, która pociągnie całą branżę filmową również w Polsce, no bo to są oczywiście naczynia połączone. No i niestety na tej ogromnej sali było nas raptem kilkoro w dniu premiery i to jest bardzo smutne, ale w tym samym czasie, kiedy pojawiały się te okna między kolejnymi lockdownami, bywałam też w kinach studyjnych i tam muszę Państwu powiedzieć, że te proporcje frekwencyjne rozkładały się inaczej. Po prostu proporcjonalnie było tam więcej widzów niż w tych wielkich kinach i pomyślałam sobie, że może to właśnie tam bije to serce kina i myślę, że szczególnie o te miejsca powinniśmy się troszczyć. Chciałam jeszcze nawiązać do tego przyspieszenia, o którym wspomniał Robert, no bo tak jak powiedziałam, był to rok paradoksów. Zadziało się dużo takich rzeczy, na które czekaliśmy i one jakoś nie mogły się spełnić. I mówię tutaj o pozytywnych jakby sprawach. Weźmy na przykład bodajże na początku lipca wreszcie weszło w życie obłożenie platform streamingowych tą daniną, tą składką na Polski Instytut Sztuki Filmowej. O to toczyły się jakieś boje od dawna i pandemia to przyspieszyła i chwała jej za to. Jeszcze jedna rzecz, pod koniec roku, jak być może niektórzy pamiętają, to było takie wydarzenie no stricte branżowe, ale myślę, że ono będzie promieniować dalej. Z inicjatywy grupy Kobiet Filmu został wydany taki dokument, który się nazywał Kodeks Dobrych Praktyk w Branży Filmowej, czyli taki rodzaj, powiedziałabym, savoir-vivre, a jednocześnie ja to tak nazywam, taki kodeks BHP wewnętrzny, który reguluje pewne no po prostu relacje międzyludzkie w tej takiej bardzo wrażliwej branży, jaką jest branża filmowa. I oczywiście nie chodzi tam tylko o kobiety, o molestowanie, ale też o różne formy nadużyć, mobbingu i tak dalej. I właśnie pandemia to przyspieszyła. No i oczywiście też protesty kobiece w końcówce ubiegłego roku też się zapewne do tego przyczyniły. Także oczywiście było to tąpnięcie i reakcja łańcuchowa, ale jednak wydaje mi się, że coś drgnęło i jakkolwiek był to rok pod wieloma względami katastrofalny dla polskiego kina, ale na pewno nie był to rok stracony. I na pewno chyba nie był to tak katastrofalny rok jak dla teatru. Czy właśnie kolejny ekspert potwierdzi ten smutny wniosek? Wydaje się, że teatr poniósł najwięcej strat. Nie odbyło się kilkadziesiąt premier, wśród których na pewno kilkanaście to byłyby wybitne przedstawienia. Wielu artystów po prostu przestało pracować. Niekoniecznie przestało zarabiać. Część z nich zatrudniona jest na etatach. W połowie roku, w drugiej połowie roku też zostały dość szybko uruchomione spore transze finansowe wspierające artystów, ale straty niematerialne są większe. To znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że teatr, który zawsze pozostaje blisko wydarzeń, blisko życia, czasu, w którym się rozwija, stracił szansę na komentowanie rzeczywistości.
właśnie tej rzeczywistości, która tak bardzo wymaga komentarza. Tej rzeczywistości, która z jednej strony zamyka nas w mieszkaniach, a z drugiej strony część z nas wypędza na ulicę, myślę o rozmaitych protestach. W rzeczywistości, w której niektórzy tracą źródło utrzymania, inni nie mogą połączyć się z rodzinami, inni nie mogą zrealizować swoich planów, często bardzo poważnych, i tak dalej, i tak dalej. To są wydarzenia dotyczące pojedynczych osób, ale też nas wszystkich, całej naszej zbiorowości. Teatr jest stworzony do tego, żeby na to reagować i nie mógł na to reagować. W drugiej połowie roku pojawiło się coraz więcej spektakli online, rejestrowanych bądź nadawanych bezpośrednio w streamingu na żywo. Z coraz lepszym efektem technicznym, powiedziałbym, i co za tym idzie estetycznym. Ale to jednak nie jest to samo. Im więcej oglądamy tych przedstawień, a oglądamy je, myślę my o recenzentach, o krytykach, którzy chcemy pozostawać wierni artystom, skoro oni muszą pracować w takiej nadzwyczajnej sytuacji. My też im w tym towarzyszymy. Jednak im więcej oglądamy tych przedstawień, tym bardziej tęsknimy za żywym teatrem. To znaczy nasze spory, które toczą się, nie wiem, od dekad, czym jest teatr, w tej chwili ucichły, ponieważ wszyscy jesteśmy pewni jednej najważniejszej definicji. Teatr to jest po prostu takie coś, co polega na wyjściu z domu do teatru. Teatr to jest spotkanie. I teraz chcę też powiedzieć właśnie o tym drugim aspekcie, właśnie nie artystycznym, a związanym z życiem społecznym. Myślę, że naprawdę silnie odczuliśmy to, że ów rytm spotkań premierowych, ale nie tylko premierowych, ale po prostu spotkań w teatrach został tak gwałtownie przerwany, że nie wymieniamy się opiniami, że nie przeżywamy razem pewnych kreowanych przez artystów wydarzeń. Owszem, mamy do nich dostęp, ale ale o wiele trudniej jest nam zaangażować się w te wydarzenia, w te nie wiem, streamingowane spektakle emocjonalnie, nawet intelektualnie. One pozostają płaskie dla nas. I myślę, że to jest duża strata. Zacząłem od straty, którą ponieśli artyści, ale ja myślę, że my wszyscy ponieśliśmy taką stratę. Rzeczywiście, pozostając w domach z oczywistych powodów. Ciekawe jest też to, że teatry coraz bardziej uczą się, coraz lepiej pokazują nam siebie przez kamerę. Można powiedzieć, że przy każdym dobrym teatrze w Polsce powstała nowa scena, scena telewizyjna. I to na pewno zostanie. Myślę, że teatry nie porzucą tej formy komunikacji z widzami. Z widzami, którzy rzeczywiście nie zawsze mogli przyjechać na premierę, czy nawet na kolejne przedstawienia z rozmaitych miejsc, mniejszych miejscowości. To jest na pewno plus. Natomiast czy uda nam się odbudować ten rytm spotkań w teatrach? Nie jestem tego pewien. Wydaje się, że wszyscy tęsknią, a jednocześnie za teatrem, a jednocześnie troszeczkę się odzwyczajają od wychodzenia z domu. To, co pan powiedział, jest w ogóle bardzo przejmujące. Ja trochę widzę analogię ze słowami Joanny Rożan-Wojciechowskiej o tym, jak nauczyliśmy się w jakimś stopniu bardziej eksponować kulturę w internecie. I to jest taka w gruncie rzeczy lekcja odrabiana, nie odrobiona. Mamy jeszcze bardzo dużo pracy przed sobą. Weszłam panu w słowo, zdaje się, i nie wiem, czy chciałby pan coś jeszcze dodać na finał? Absolutnie się z panią zgadzam. Także ja w sumie też pozostaję optymistą. To znaczy, mnie się wydaje, że kiedy zaczną działać szczepionki, kiedy otworzą się teatry, a właśnie mamy z czymś takim ponownie po kilku miesiącach do czynienia, kiedy ostrożnie zaczniemy się ze sobą spotykać w teatrach,
myślę, że kultura teatralna odżyje. Natomiast mamy stracony rok. Rok takiego bliskiego, ważnego kontaktu w ważnych sprawach, które się dzieją w Polsce. I tego zdaje się, że już odrobić się nie da. Przejmujące słowa z pana strony. Boję się pytać pana Daniela Cichego o świat muzyki, bo domyślam się, że pokrzepienia stąd też nie otrzymamy. Pokrzepienia może nie, ale rzeczywiście jest kilka kwestii, które no, się wydarzyły, pozytywnych i które zmieniły jednak ten świat odbioru muzyki. Oczywiście jeśli chodzi o operę, to myślę, że to jest analogiczna sytuacja jak w przypadku teatru. Natomiast zanim może, bo pewnie jeszcze będzie na to moment, żeby taką refleksją ogólnoroczną się podzielić, to chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę właśnie tego, że w pewnym sensie zmieniła się struktura odbiorców sztuki, tej sztuki odbieranej na żywo. Bo jeżeli Państwo sobie przypomną, jak to w zeszłym roku było i kiedy mieliśmy miesiące wakacyjne i wczesnojesienne, był taki moment, kiedy rzeczywiście instytucje kultury się otworzyły. Teatry mogły zapraszać widzów, filharmonie, opery, oczywiście kwestie obsadowe, maseczki i tak dalej, tutaj te obostrzenia obowiązywały. Natomiast ja brałem udział w takim spotkaniu dyrektorów różnych instytucji kultury i no, byłem zdziwiony pewną diagnozą, którą oni postawili. Ponieważ uczestnicy kultury w wielkich miastach zdecydowanie rzadziej przychodzili do filharmonii i teatrów operowych niż uczestnicy kultury w mniejszych miastach, w filharmoniach lokalnych, wojewódzkich, czy no mówię tutaj o Rzeszowie, o Olsztynie, o tego typu ośrodkach kultury, które nie mają tego statusu jakby dużych ośrodków. I to też wzbudziło we mnie taką refleksję, że rzeczywiście pandemia pokazała, jak to z tymi odbiorcami kultury jest, na ile ta mnogość oferty, która jest w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu, jest taką ofertą dla nazwijmy to, turystów kulturalnych, a na ile dla rdzennych mieszkańców i czy my rzeczywiście chętnie jako mieszkańcy miast wychodzimy do teatrów regularnie, czy do filharmonii, czy raczej traktujemy to jako coś w rodzaju święta, lub też jesteśmy zmęczeni pewnym nadbodźcowaniem takich wydarzeń, które miało miejsce, tak sądzę, w pewnych obszarach w czasach przedpandemicznych. Więc to jest dla mnie ciekawe, jak to rzeczywiście będzie za moment, kiedy, no mam nadzieję, że za moment, będziemy mogli już na żywo uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i jaką to wymusi w pewnym sensie na organizatorach zmianę w podejściu do słuchacza, do widza, do odbiorcy koncertów filharmonicznych. Myślę, że w kinie to jeszcze jest inny problem i inny temat, natomiast no, w przypadku muzyki, w przypadku właśnie teatru, takich wydarzeń, które no, z jednej strony są tymi festiwalowymi wydarzeniami, na które często przyjeżdżają ludzie z innych miast, z innych nawet krajów, a takim regularnym życiem, nazwijmy to abonamentowym, gdzie jest pewien rytm i czy ten odbiorca, na którym nam dzisiaj zależy, młody, który, no, którego chcemy przyciągnąć do kultury, no będzie jeszcze chętnie do tego teatru czy filharmonii chodził, bo na dzisiaj wydaje się, że ta formuła obcowania z kulturą takiego regularnego i to pokazała moim zdaniem bardzo boleśnie pandemia, jest raczej domeną osób, przepraszam, 50-60+. Że pewne przyzwyczajenia także
się uwypukliły w czasie tej pandemii. I to jest z jednej strony rzecz, która nie napawa optymizmem, bo no, pewna struktura odbiorcy kultury się nam obnażyła w takim bardzo jaskrawym świetle. Z drugiej strony, no, tak jak środowisko kultury zareagowało w większości bardzo kreatywnie na tę trudną sytuację i znalazło rozmaite formy dotarcia do swoich odbiorców i nowe formaty, nowe środki przekazu zastosowała, no to także będzie musiała zastanowić się nad tym, jak konstruować swoją ofertę kulturalną po pandemii. Nie wiemy, kiedy to się skończy, możemy oczywiście przewidywać, ale jedno jest pewne, że nic już także w odbiorze kultury nie będzie takie samo. Rozumiem, że aspekt edukacji w świecie muzyki, który pan w naszej debacie reprezentuje, to jest ten aspekt najtrudniejszy w roku pandemii. Zdecydowanie tak, bo z jednej strony, ale też nie jest to tak jednoznaczne, ponieważ z jednej strony moim zdaniem bardzo trudne, a właściwie niemożliwe do nadrobienia będzie to, co się wydarzyło w szkolnictwie artystycznym, bo te kuriozalne, choć wymuszone oczywiście sytuacją rozwiązania typu no, uczenie na odległość gry na fortepianie, na skrzypcach, nagrywanie uczniów, przesyłanie plików do nauczycieli, czy wręcz dość zabawne sytuacje na niektórych akademiach muzycznych, gdzie studenci dyrygentury, którzy zazwyczaj jednak no, ćwiczą swój warsztat albo w kontakcie z akompaniatorem, albo w kontakcie z muzykami, z zespołem, z orkiestrą, no tutaj dyrygowali do nagrań płytowych, co oczywiście jest rozwiązaniem zupełnie absurdalnym. Więc jakby nie mówiąc już o zespołowym graniu, o kameralistyce, o zespołach orkiestrowych, o chórach, które przecież też w szkołach funkcjonują. Więc ta dziura roczna będzie moim zdaniem niemożliwa do zasypania i to będziemy odrabiać właściwie przez następne lata, ponieważ też trzeba o tym pamiętać, że w wieku, nazwę to trochę żartobliwie, cielęco-jałówkowym, no jednak część dzieciaków, część uczniów no potrzebuje pewnych bodźców zewnętrznych do tego, żeby się zmobilizować, żeby poćwiczyć, żeby jednak no ten rytm jakoś sobie ustawić w życiu. No tutaj tego elementu zdecydowanie myślę także takiego społecznego, pewnej rywalizacji w klasie też mogło zabraknąć. Ale z drugiej strony no nastąpił wysyp różnej jakości oczywiście, ale materiałów dydaktycznych, dostępnych dla uczniów, przygotowywanych przez takich pozytywnych wariatów pedagogów, którzy no wznosili się na wyżyny swojej kreatywności, żeby coś zaproponować uczniom. Więc to jest ten pozytywny aspekt. No i jeszcze jeden pozytywny aspekt jest taki, że pandemia na pewno była pewną szansą dla tak zwanego szkolnictwa nieformalnego, artystycznego, czyli dla tych, którzy no mają jakiś instrumencik w domu i no też mieli trochę więcej czasu. Być może też, i to obserwujemy akurat z naszej PWM-owskiej perspektywy, że bardzo wiele osób, to już nie mówimy o edukacji pierwotnej, raczej wtórnej, ale mimo wszystko bardzo wiele osób, które już mają jakąś ustabilizowaną pozycję zawodową, rodzinną, no wraca do swoich pasji i zaczyna też się kształcić właśnie w grze na fortepianie, próbują jakoś swoich sił, czy przypominają sobie lekcje gry na fortepianie z dzieciństwa i mają takie możliwości, bo są narzędzia internetowe, samouczki itd., itd., które na to pozwalają. Więc to szkolnictwo formalne, myślę, że tutaj no, ta strata będzie bardzo trudna do odrobienia, choć myślę, że możliwa w dłuższej perspektywie. Natomiast no, dla tych hobbystycznie uczących się muzykowania, no to sądzę, że chociażby ze względu na tę
otwartą przestrzeń internetową i także więcej trochę czasu. Myślę, że tutaj nastąpił pewien rozwój i szansa także. Bardzo dziękuję. Pan Robert Piaskowski chce coś dodać. Przypomnę, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Ja chciałam tylko Daniela też uzupełnić, czy dopowiedzieć bardziej, bo rzeczywiście wczoraj opublikowało Narodowe Centrum Kultury takie najnowsze badania o tym, jakie preferencje kulturalne i skłonność w ogóle do powrotu do kultury deklarują Polacy, i te dane są raczej ciekawe i takie skłaniające też do wyciągania wniosków, bo okazuje się, że ta skłonność będzie narastała w takim sensie, że im bardziej publiczność będzie czuła się bezpiecznie na spektaklach czy koncertach. Tam były wprost badane zależności w takich kwestiach jak mierzenie temperatury, regulowanie ruchu w jakiś sposób, takie asysta, hostes czy jakiś pomocników publiczności. I w ogóle takie kreatywne sposoby w modelowaniu publiczności. I to będzie bardzo decydowało o tym, jak ludzie wracają do kultury. Ale te statystyki, czyli te prognozy były ciekawe, bo 38% mówi, że chce najszybciej wrócić do kina. To mnie zaskoczyło, bo właściwie to ta epoka, to jest epoka Netflixa, HBO i Canal+, a nagle się okazuje, że ludzie 38% chce iść do kina. 16% do teatru, 15% na koncert festiwalowy, 7% do muzeum, 5% do obiektu historycznego. Koncerty muzyki klasycznej i opera na końcu niestety, bo po 3-4%. Ale biorąc pod uwagę to, że też te badania się trochę pokrywają z badaniami europejskimi, i też z takimi dowodami na to, że sale koncertowe i teatry są najbezpieczniejsze, i muzea są najbezpieczniejszymi miejscami w tej chwili społecznie, bo takie badania zrobił Salzburg, Wiedeń i Monachium, a ostatnio Barcelona zrobiła taki eksperymentalny koncert, na którym wylosowano dwie grupy, które weszły i która nie weszła. I się nagle okazało, że ta, która weszła, nikt się nie zaraził, a ta, która nie weszła na koncert, aż 3 osoby. Więc to są takie oczywiście ciekawe wnioski, a w Krakowie tylko w 2 pierwsze dni otwarcia muzeów, w samym tylko Muzeum Narodowym weszło 6 tysięcy ludzi. Nie słyszałem o przypadkach zarażenia, ale 6 tysięcy ludzi, stały kolejki, zresztą w Warszawie również przed Muzeum Narodowym. W Warszawie również. Myślę, że te prognozy pokazują bardzo dużo o tym, co mówił Daniel, że jest pewna struktura tej publiczności, jest pewna lojalność, to się też rozkłada oczywiście inaczej w dużych miejscowościach, inaczej w mniejszych, ale faktem jest, że to poczucie bezpieczeństwa, odwaga też instytucji w takim modelowaniu sytuacji doświadczenia kulturalnego jest bardzo ważna. Na przykład instytucje muszą zmienić myślenie o koncertach, to muszą być po prostu jednoczęściowe, krótsze koncerty albo programy robione na 2 sety, albo takie modelowanie publiczności, tak żeby zapewnić komfort trochę seniorom i tak dalej, zgodnie z trochę planem szczepień. No, pewne pomysły już w ten sposób wdrażają różne kraje na świecie. Na pewno uważam, jedną z największych porażek byłoby po raz kolejny próba takiego sortowania akcesu do kultury, że teraz 25% publiczności, teraz 50%, potem 75%, bo każda przestrzeń teatralna ma inny układ. Na przykład, no i wiadomo, że ludzie chodzą parami, prawda? I teraz w takim teatrze 100, jak się ma 50% publiczności, to właściwie jest cały teatr pełny. A jak się ma 50% w teatrze warieté, to tak jakby się zapełniło 30%. I to są takie różnice, niuanse przestrzenne jeszcze. Mnie się też wydaje, że cały czas aspekt straty, jeżeli skupimy się wokół niego, to nie odnajdziemy się w tej nowej rzeczywistości. Myśląc o przeszłości, porównując doświadczenia jako odbiorcy kultury, porównując doświadczenia z przeszłymi, z przeszłością, zawsze mamy to poczucie straty i tego, że dzisiaj jest krócej i mniej. Joanna Rożen-Wojciechowska, Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Chciałabym się odnieść właśnie do tego pojęcia straty i zastanowić się, czyjej straty, jakiej grupy
straty, ponieważ mówiliśmy o tym, że brakuje nam bardzo spotkań w teatrze, rozmów o spektaklach, wymiany między nami, ale to tylko jakiś promil ludzi chodził do tego teatru i uczestniczył w tym życiu. Nas, ludzi potrzebujących kultury, jest znacznie więcej. I teraz możemy się obrażać na internet i mówić brzydko streamoza i możemy te narzędzia nie szanować, ale musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę beneficjentami tego, co się wydarzy teraz przy upowszechnianiu kultury produkowanej za publiczne pieniądze w internecie, beneficjentami będą te grupy, które w tych dyskusjach we foyer teatralnym nigdy nie uczestniczyły. To będą ludzie niepełnosprawni, to będą matki, które mają w domu dzieci i naprawdę na 19 się nie wyrobią po pracy, żeby polecieć na spektakl. I to będą ci, którzy do Warszawy mają daleko i nie stać ich na wycieczkę autobusem parafialnym na premierę na spektaklu. To będą jakieś olbrzymie ilości publiczności. Jakbyśmy sobie ten tort wyobrazili, to naprawdę taki wąski kawałeczek korzystał do tej pory z tej trudno produkowalnej, bardzo drogiej i ambitnej kultury publicznej, o której tu mówimy. Bo jeszcze ten, wyobraźmy sobie ten horyzont, kto produkuje kulturę w Polsce. Produkują wielkie koncerny za olbrzymie pieniądze, tą kulturę, którą masowo oglądamy w internecie i w telewizji i w mediach. Ale też są instytucje i NGOsy, które produkują kulturę bardzo ambitną, nie na masową skalę, trudną, trudno dostępną. To jest tak jakby Dawid z Goliatem. I teraz użycie tych narzędzi, które do tej pory były zarezerwowane dla Netflixa, HBO, czy no, tych, którzy mają ten kurek do wpuszczania w nasze głowy treści. Użycie tych narzędzi do wyrafinowanej kultury, no to dla mnie jest rewolucja. Bardzo dziękuję za ten głos. Dla mnie też, zgadzam się z panią. I też bardzo się cieszę, że internet pozwala nam podróżować nie tylko po Polsce dzisiaj i odbywać takie teatralne podróże, podziwiać spektakle i artystów, których podziwiać nie mieliśmy szansy wcześniej, albo duża część z nas. Natomiast myślę, że nie powinniśmy zapominać o stracie, a także nie powinniśmy zapominać o tym, że teatr jest jednak przede wszystkim lokalny. Ja rozumiem, że wycieczka do Warszawy czy Krakowa to jest zawsze święto i też wydatek i nie wszystkich na to było i jest stać. Natomiast przypominam, że publicznych teatrów w Polsce mamy dobrze ponad setkę. Jeszcze więcej mamy teatrów prywatnych czy też półprywatnych, które działają w wielu miejscowościach. I te teatry też się niestety musiały zamknąć. Ja jestem przekonany, że siłą polskiego teatru są właśnie te liczne sceny w średnich i mniejszych miastach, które mają swoją stałą publiczność, może nie abonamentową. Niestety ten niemiecki zwyczaj w Polsce się jakoś nie chce przyjąć od lat, ale wierną. I byłoby mi przykro, gdyby ta publiczność z powodu przedłużającego się lockdownu no musiała pozostawać w domu i wybierać pomiędzy świetnie zrealizowanymi filmami Netflixa i różnie z sfilmowanymi spektaklami średnich i małych teatrów w Polsce. Wtedy te teatry mają o wiele mniejszą szansę, stając do tej konkurencji, jeżeli na żywo przebijają każdy serial. W internecie już nie. Ale mówił pan o scenach telewizyjnych, czyli tak jakbyśmy korzystali z osiągnięć teatru telewizji, prawda? Jeżeli chodzi o reżyserię i język wypowiedzi. No to jest takie osiągnięcie lat 70. Ale wydaje mi się, że będziemy świadkami teraz, bo artyści nie siedzą bezczynnie, że za chwilę będziemy widzieć zupełnie nowe sposoby wykorzystania tego narzędzia, jakim jest tworzenie audiowizualnego dzieła do internetu,
Także jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Tomasz Pindel jako odbiorca literatury, nie tylko jej współtwórca, może myśleć, że jest w najbardziej komfortowej sytuacji, bo te spory na temat tego, jak sprzedawać kulturę w internecie, literatury nie dotyczą. Czy tak jest faktycznie? I to jest też pytanie o podsumowanie roku. Czy literatura wyszła pod takim parasolem ochronnym jako sedno tej twórczości, czyli słowo pisane, piękno też jest w stanie w tej pandemii być najmniej dotknięte? No na pewno jest tak rzeczywiście, że literatura ma zgoła inną sytuację przez to, że ten taki absolutnie podstawowy jej element, czyli to, że człowiek obcuje z dziełem, odbywa się indywidualnie, w samotności, nie potrzeba do tego żadnych specjalnych przestrzeni oprócz przyzwoite oświetlenie i jakieś miejsce, na którym można siedzieć bądź leżeć, a nawet i stać można by. Czyli rzeczywiście ta sama, brzydko mówiąc, konsumpcja literatury jest niezmiernie prosta i też dostęp jest prosty, bo możemy ściągnąć tę książkę w formie papierowej, zdalnie, czy też w formie cyfrowej na czytnik. Czyli rzeczywiście tu jest na pewno łatwiej, tu jest inaczej. Życie literackie jest trochę inną sprawą, prawda? Festiwale faktycznie znajdują się w podobnym kontekście, co inne wydarzenia publiczne, ale powiedzmy sobie szczerze, festiwale literackie są pewnego rodzaju dobudówką, prawda? Dostawką do literatury. One nie są konieczne, są bardzo ważne, są dla wielu ludzi bardzo potrzebne. Są jednak tą formą takiego pogłębionego kontaktu i wyjścia z tego zamknięcia czytelniczego, ale zdecydowana większość czytelników nie uczestniczy w żadnych formach życia literackiego, a jeżeli ma potrzebę podzielić się opinią bądź coś przedyskutować, to rzeczywiście narzędzia internetowe od dawna istnieją, odpowiednie grupy dyskusyjne, portale i tak dalej, to się jakby dzieje i to pandemia niczego nie zmieniła, więc faktycznie w tym sensie można powiedzieć, że literatura jest uprzywilejowana, bo ona powstaje, jest pisana. No, na początku pandemii, pamiętam, było dużo żartów, że czeka nas wielki boom literacki, bo pisarze zamiast jeździć i promować swoje książki muszą siedzieć w domu, w związku z czym wszyscy mają kupę czasu i siedzą i piszą kolejne dzieła. Nie wiem, czy ja mam wrażenie, że te takie powtarzane często hasło o tym, że pandemia dała nam dużo czasu, chyba są nieprawdziwe tak do końca, bo jednak dla ogromnej części ludzi te nowe warunki, konieczność pracy z domu i tak dalej, raczej zredukowała czas wolny niż go powiększyła, ale być może pisarze rzeczywiście mają. Więc to faktycznie jest inna sytuacja, dlatego ja wracam troszkę do tego, co mówiłem na początku, jakby bolączki rynku książki związanego jednak z literaturą bezpośrednio, to są bolączki, które pandemia tylko podkreśliła, podbiła, pokazała, bo tutaj, no właśnie wracając do tego, co pani Joanna mówiła o tych, którzy produkują treść, prawda? Tu jednak rzeczywiście mamy wielkie wydawnictwa, wielkie grupy wydawnicze, ale tak naprawdę ogromną, lwią część tej wartościowej literatury produkują, wydają całkiem nieduże wydawnictwa, to czasami mogą być nawet jednoosobowe. Mamy takie przypadki znakomitych wydawnictw w Polsce, które są robione przez jedną tylko osobę na przykład, albo niewielką osób tych grupę, w związku z czym tu rzeczywiście wydaje się być to prostsze, ale myślę, że pandemia i trudności, przez jakie przechodzą wydawcy, pokazuje, że to jest taki bardzo niezaopiekowany obszar kultury, że my w sensie państwo, w sensie instytucje też często traktują wydawców jako tych, którzy prowadzą działalność komercyjną, niespecjalnie biorąc pod uwagę to, że to bez nich literatura nie zaistnieje. Więc faktycznie na pewno ta sytuacja literatury jest odmienna i mówiło się też dużo, jeszcze tylko dodam, żeby nie przeciągać, że pojawiały się takie głosy wydawców, że na przykład zmieniła się trochę struktura sprzedaży tytułów, że nieco słabiej na przykład sprzedawały się nowości, w ogóle trudniej jest prowadzić nowość na rynek, a nieco lepiej funkcjonują te tak zwana backlista, czyli te rzeczy z katalogu bardziej klasyczne, już bardziej znane, tak jakby czytelnicy sięgali trochę głębiej do półek, jednak czytali rzeczy być może sprawdzone, być może nie takie zupełnie oczywiste. Zapewne też w tym zalewie internetowych doznań i bodźców trudniej jest wypromować rzeczy nowe, ale jednak pokazuje to, że, no, że czytelnicy czytają i sięgają po te książki. Ten wskaźnik jest tam minimalnie drgnął, wciąż oczywiście pozostając niespecjalnie wielkim, ale coś tam jednak drgnęło.
Ponieważ dużo jest tu gorzkiej refleksji, to każdy promyk nadziei i pozytywne myślenie witamy wielkimi brawami. Bardzo proszę pana, panie Robercie, chce pan coś powiedzieć? Nie, to jak pani powiedziała gorzkiej, to ja od razu chciałam skomentować, bo gorzko, gorzko bator. Mnie się coś takiego nie zdarzyło jeszcze, że ja wchodzę do trzech księgarni w Krakowie, to jakieś 2 tygodnie temu, chcąc kupić książkę, nowość, i wszyscy mówią, nie ma, nakład się wyczerpał. Książki Joanny Bator. Pan nie jest wcale załamany z tego powodu, tylko wręcz przeciwnie. Nie, ja ostatecznie w czwartej kupiłem, ale faktycznie mnie to zaszokowało, bo pierwszy raz z czymś takim miałem do czynienia. Może po prostu jakoś tak trafiła ta książka w swój czas, ale naprawdę się dużo fantastycznej literatury ukazało. I Pokora Twardocha, i Bez matek, prawda, i Papużanka przez... No, ja właściwie przy tym całym przyspieszeniu dawno tyle nie czytałem, bo tyle jest po prostu fantastycznych tytułów. Ja też, nie wiem, jest dużo fantastycznych odkryć też literackich, debiutantów, prawda? Tomek Pustostan tej Doroty Kotas, prawda? Laureatki też Nagrody Konrada. No, świetne są te rzeczy. Także, a jeszcze wracając do teatru... Jeśli mogę... Tylko dorzucić ten jeden tytuł, bo ty mówiłeś o Joannie Bator. Nie wiem, czy ktoś z państwa próbował przed świętami kupić Adama Leszczyńskiego Historię Ludową Polski. To też była książka, która po prostu zniknęła, prawda? Przepadła, wszyscy wykupili na pniu i dopiero pod koniec stycznia można było kupić dodruk. Czyli rzeczywiście, no to są oczywiście specyficzne tytuły, ale ja też nie pamiętam, szczerze mówiąc, takiej sytuacji, żebym chodził od księgarni do księgarni i nie mógł kupić nowego tytułu. To faktycznie ciekawe. A skoro powiało taką nadzieją, to ja od tego jestem, by ją natychmiast przenicować. Jeżeli sięgnę do kina i pomyślę sobie o nawykach, jakie być może zrodziły się w widzach, gdy oglądają seriale albo filmy łatwiejsze w odbiorze, to zastanawiam się nad percepcją kina jako sztuki filmowej w przyszłości. I ja wiem, że ta nasza dyskusja jest bardzo tu i teraz. Być może mamy za mało oddalenia, by wyciągać wnioski z roku pandemii. Być może potrzebujemy jeszcze trochę odejścia, by to zobaczyć, jak mawia się po angielsku, bigger picture. Ale czy, Anita, jesteś w stanie już dziś, bazując na swoich doświadczeniach, na swoim znawstwie kina, prorokować coś takiego jak zmianę kompetencji odbiorcy filmowego? Chyba jednak mówiłabym bardziej o nawykach i tutaj nie jestem optymistką. No ta historia, którą państwu opowiedziałam ze swojej wizyty na premierze Teneta, no to chyba najbardziej to obrazuje, że właśnie z jednej strony działają jakieś takie psychologiczne, nie wiem, lęki być może w warunkach pandemicznych, a z drugiej strony, no jednak mówiąc trywialnie, wygoda. Dla mnie ciekawsze jest, jak na przykład wpłynie, o ile wpłynie to doświadczenie pandemii w ogóle na język kina. No, tutaj była mowa o języku teatru, ale ja myślę, że to też może mieć jakiś wpływ. Ale ponieważ mówiłam wcześniej o paradoksach, to też chcę coś tutaj dorzucić jeszcze paradoksalnego, bo uzmysłowił mi to pan Jacek Kopciński, kiedy mówił o teatrze, który no, z racji jakby samego medium jakoś się rozminął z widzem siłą rzeczy, to tutaj z kinem jest rzecz zupełnie inna i ona jest bardzo ciekawa, bo ten rok, co by nie powiedzieć, że jakby systemowo był fatalny, natomiast to był świetny rok dla polskich filmów. Nie dla kina, tylko dla filmów. No bo jeśli prześledzimy właściwie całą tą trajektorię, nie wiem, Mariusza Wilczyńskiego, Małgorzaty Szumowskiej, Agnieszki Holland, to były świetne rzeczy. One oczywiście powstały wcześniej, ale, i to jest właśnie jeden z tych cudownych paradoksów kina, że kiedy oglądałam te filmy podczas pandemii, to ja miałam wrażenie, że ci twórcy jakby coś przeczuli. Być może to jest moja nadinterpretacja, ale kiedy obejrzycie sobie państwo Zabij to i wyjdź z tego miasta, czy właśnie Śniegu już nigdy nie będzie, to są filmy, które w jakiś taki właśnie dla mnie dziwny, magiczny być może sposób, no coś przeczuli.
odczuwają. To są jakby też filmy o tych deficytach bliskości, które teraz mamy. Von Horn z filmem Sweat pokazał właściwie, jakie mogą być psychiczne i społeczne koszta tej naszej wirtualizacji życia codziennego, czyli znowu o nas. Kiedy oglądałam z kolei Agnieszkę Holland, Szarlatana, to nie był dla mnie tylko film o słynnym czechosłowackim zielarzu, ale też o tym, że szukamy jakiegoś cudownego lekarstwa, które nas uzdrowi, bo medycyna jest bezradna. Także to jest właśnie w kinie ciekawe. No i dobrze byłoby się spotkać za rok, żeby zobaczyć, jakie będą owoce tego roku. Bo w zasadzie to też miałam wrażenie, że w tym minionym, fatalnym dla kina roku w dużej mierze jednak byliśmy beneficjentami tego roku poprzedniego, który był pod tym względem świetny. Ja zadam pytanie, czy świat muzyki potrzebuje tego dystansu, tego być może rocznego dystansu, by ocenić owoce roku pandemii? Odpowiadając na pytanie, oczywiście potwierdzę, tak, potrzebujemy tego czasu, potrzebujemy także spojrzenia i w pewnym sensie odsiania plew od ziarna, ponieważ trzeba też pamiętać o tym, że zamknięcie instytucji muzycznych, operowych także spowodowało jakby konieczność skierowania aktywności tych instytucji w różne obszary właśnie online'owe i nie ma co ukrywać, ale spory procent tych produkcji podejrzewam, że nie ostanie się i nie wytrzyma próby czasu także pod względem jakości ich realizacji i formy. Już tutaj było wspomniane, że właściwie ten teatr w telewizji to są te standardy, które dzisiaj obowiązują, ale jednak potrzeba jakiegoś nowego języka rejestracji czy spektaklu teatralnego pokazywanego w takiej formie. I podobnie jest z muzyką, to znaczy tych form potrzebujemy, tych nowych właściwie dzieł, właśnie internetowych, nowych sposobów realizacji, które by kładły nacisk na nieco inne aspekty niż właśnie to dotychczas znane metody obcowania ze sztuką. Natomiast ja chciałem jeszcze skomentować, a raczej odbić się od tego pytania, które pani Anita postawiła, czyli jak ta pandemia też wpłynie na język kina. No właśnie, to jest dla mnie też interesujące, jak ta pandemia wpłynie na środowisko muzyczne pod kilkoma względami. Po pierwsze, pewnej jakości, do której byliśmy przed pandemią przyzwyczajeni. Wiem, że może trochę technikaliów tutaj poruszę, ale proszę sobie wyobrazić brzmienie filharmoników berlińskich sprzed pandemii i teraz proszę sobie wyobrazić brzmienie orkiestry symfonicznej Polskiego Radia przed pandemią i teraz, kiedy nie może być też prób w takim składzie, w jakim te orkiestry zwykle grały, kiedy nie mogą czy nie mogły te instytucje obcować z dyrygentami, którzy wymuszali pewien rozwój artystyczny także tych zespołów, czy spotkań z solistami, którzy zawsze mobilizują, jeżeli jest jakiś skrzypek wybitny, który przyjedzie do orkiestry, to ci wszyscy skrzypkowie stoją na baczność, smyczki w dłoni, chcą jakoś dorównać, chcą doszusować. Tego elementu, tych takich bodźców, które są konieczne do rozwoju zespołu, do rozwoju artystycznego, zabrakło. Nie mówiąc o tym, że te zespoły nie mogły też mieć tej adrenaliny kontaktu z publicznością. Jednak czym innym jest granie do pustej sali i do kamer, niż ten kontakt nawet z kaszlącym słuchaczem na scenie, na widowni. Więc moim zdaniem, i to niestety słychać także w tych realizacjach, których jesteśmy świadkami, obniżenie poziomu artystycznego, nawet tych świetnych zespołów, nie mówiąc już o anglosaskich zespołach orkiestrowych, gdzie finansowanie kultury też jest inne, nie ma tego
znanego u nas w Europie, powiedzmy środkowej czy zachodniej, mecenatu państwa, no oni po prostu nie grają, oni po prostu nie pracują ze sobą. Więc to wszystko ma wpływ, także obostrzenia. Inaczej brzmi orkiestra symfoniczna z pełnym kwintetem smyczkowym, a inaczej z tym przerzedzonym, gdzie mamy co drugi pulpit, prawda? Więc to są oczywiście technikalia, ale one też mają wpływ na odbiór sztuki. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, zastanawia mnie wciąż i mam akurat, nie wiem czy przyjemność, ale jednak możliwość obserwowania tego z bliskiej perspektywy, jak ta sytuacja wpłynie na rynek kompozytorski, na rynek nowych, zamawianych dzieł. Kiedy teraz już rozmawiamy z kompozytorami na temat nowych zamówień, to pojawia się już coś, co nazywamy w naszym żargonie składem pandemicznym. A więc słuchaj, kompozytorze X, nie pisz na orkiestrę symfoniczną i chór stuosobowy, bo tego ci nikt dzisiaj nie wykona. Pomyśl o składzie pandemicznym, czyli do 30 osób max. No więc jestem ciekawy, na ile jakby muzyka symfoniczna czy wielkoobsadowa no za moment nam nie zmieni trochę tej struktury repertuarowej. No i trzecia rzecz, która z pewnością też ma i będzie miała wpływ taki namacalny dla organizatorów życia muzycznego, no to kwestia w ogóle stosunku organizatorów, ale także twórców do prawa autorskiego, do tantiemów, bo mamy przypadki takie, kiedy ta otwartość jest duża artystów, także na pójście na pewne kompromisy, no a z drugiej strony mamy muzyków, najczęściej to jest zabawne, niekoniecznie z tego topu orkiestrowego, że no oni jednak wolą grać do pustej sali niż dawać zgodę na publikację wizerunku czy praw do fonogramu. No więc jakby to też jest ciekawe, że akurat ta świadomość jest inaczej się rozkłada w przypadku dobrych zespołów, a inaczej w przypadku tych nie najlepszych. No ale to tak trochę żartem, tak to być może jest. W każdym razie pandemia na pewno na te trzy elementy też będzie miała wpływ, ale to pewnie dopiero no, odczujemy za czas jakiś. Czy jest coś w tym roku, co przeżyliście w jakiejś konkretnej lub ogólnie w dziedzinie kultury? Jakieś zdarzenie, jakieś spotkanie, jakieś zjawisko, które, choć jest jeszcze za wcześnie, by wszystko racjonalnie ocenić, zjawisko lub zdarzenie, które weźmiecie ze sobą na dalsze lata. Dam Państwu kilka sekund na refleksję. To ja powiem o teatrze właśnie, tak trochę z nieswojej działki, że jakby przy tych wszystkich ograniczeniach, o których tutaj żeśmy mówili, to dla mnie chyba takimi no, bardzo wzruszającymi momentami pandemii były te spektakle streamingowane, kiedy na koniec aktorzy wychodzili i po prostu no miałam wrażenie, że się kłaniają nam i spontanicznie składały mi się ręce do oklasków. To było, no to było, nie wiem, jakiś taki rodzaj, nie wiem, iluzji, ale przy tych wszystkich właśnie ograniczeniach i słabościach, o których żeśmy rozmawiali, no jednak coś czasami takiego działało. Jeśli chodzi o kino, no nie było to może wzruszenie, ale takim dla mnie pasjonującym momentem było, kiedy latem pojawiła się afera w sprawie możliwości wysadzenia mostu w Pilchowicach. No media, zwłaszcza społecznościowe, no po prostu były rozgrzane do czerwoności. Nie wiem, czy pandemia miała z tym jakiś związek, ale po prostu być może dlatego, że mieliśmy różne ograniczenia wyjazdowe i siedzieliśmy właśnie w tych internetach, no to wtedy strasznie dużo się na ten temat rozmawiało. I dla mnie bardzo ciekawe było to, że to nie była właśnie dyskusja być może przede wszystkim o tej zabytkowej substancji tego mostu, ale o czymś znacznie ważniejszym. I tutaj właśnie mówię o tym w kontekście kina, że zaczęliśmy się bardzo poważnie zastanawiać podczas tej mostowej afery, jakie będzie miejsce polskiego kina na mapie kinematografii europejskiej czy światowej, jaka będzie nasza w tym rola. Czy będziemy, nie wiem, podwykonawcami i dostarczycielami dekoracji, czy będziemy równorzędnymi partnerami, podmiotami. To była dla mnie świetna rozmowa i mam nadzieję, że ona wraz z pandemią nie wygaśnie. Bardzo dziękuję.
Kto następny? Teatralnie miałem dwa takie momenty. Kiedy jesienią na chwilę wróciliśmy do teatrów, z podziwem patrzyłem na aktorów, którzy grali do nas zamaskowanych. W maskach, tak. Nie wiedząc, jaka jest nasza reakcja, patrząc nam tylko w oczy. Ale mimo to bardzo głęboko odczułem spektakl Wojciecha Farugi w Teatrze Narodowym Matka Joanna od Aniołów. I ku swojemu zaskoczeniu podobnie przeżyłem spektakl, który oglądałem już w internecie, w telewizji, wtedy, kiedy podczas Boskiej Komedii, krakowskiego festiwalu, jego twórcy zdecydowali się na streaming, zdecydowali się na premiery festiwalowe i obejrzałem spektakl Katarzyny Kalwat Powrót do Reims z Jackiem Poniedziałkiem, gdzie rzeczywiście doszło na koniec do takich ukłonów, o których mówiła pani Anita, ale sam spektakl, już zrobiony w sposób dość wyrafinowany technologicznie, zrobił ogromne wrażenie. I ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, mianowicie Lena Frankiewicz nagrała krótki film zatytułowany Aktorzy Seniorzy, który można obejrzeć w internecie, na przykład na stronie Teatru Narodowego w Warszawie. I to ewidentnie jest taka produkcja, która powstała dlatego, że w tym czasie ta reżyserka i aktorka nie mogła realizować spektaklu w teatrze. Natomiast dzięki temu możemy obejrzeć naprawdę przejmujące rozmowy ze starszymi aktorami, o których, przyznam szczerze, trochę zapomniałem. Pandemia przypomniała nam o naszych seniorach, także o seniorach w teatrze. Wspaniałe, bardzo dziękuję. Ja mogę ad vocem, bo pan Jacek mi oczywiście zwinął tą drogę do Reims, bo to było też dla mnie olśnienie. I zresztą w ogóle chciałam dopowiedzieć, że ten festiwal Boska Komedia jest dowodem na to, że teatr online też ma sens, bo nagle tam było 33 tysiące osób, które oglądały te spektakle od A do Z. I to jest niesamowite, bo oglądali nas ludzie z miejscowości małych, z całej Polski i pisali, ja wreszcie mogłem być, czy mogłem na Boskiej Komedii, bo nigdy nie było biletu, bo zawsze brakowało. Natomiast nie będę wracał do dyskusji o teatrze w internecie, ale właśnie ten spektakl zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wcześniej też pamiętam pierwszy spektakl po lockdownie, który oglądam, to był Konformista Szydłowskiego w Łaźni Nowej i te maski właśnie jako scenografia i ludzie siedzący w masce po drugiej stronie, to było coś niebywałego. Jakby te dwa światy nagle się wzajemnie komentowały i non-konformistą był ten, który tą maseczkę na chwilę mógł ściągnąć. Przeżyłem bardzo Elektrę w Salzburgu w reżyserii Warlikowskiego. Byłem jednym z szczęściarzy, którym się udało tam dojechać i to było porażające przeżycie. Takie rzeczy w życiu pamiętam na dekady. Solaris Lema w reżyserii w Teatrze Ludowym też na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Później Masecki w Kościele Pokoju grający do garstki ludzi hybrydowo wariacje goldbergowskie właśnie w Kościele Pokoju w Świdnicy albo Nospr w Katowicach w maseczkach grający muzykę i gapiący się na publiczność tak jakbyśmy byli zwierzętami w jakimś zoo. Ale to, co też na mnie zrobiło ogromne wrażenie na przełomie roku i to jest taka metafora tego, że ten czas pandemiczny w gruncie rzeczy jest niczym incydent w epoce ludzkości, to było po 6 latach otwarcie ołtarza Wita Stwosza w Krakowie, pokazujące dzieło, które 5 wieków trwa, niejedną cholerę, pandemię i dżumę widziało, a jest naszym teatrem wyobraźni, jest metaforą świata. Ten świat dziedzictwa, który nagle odkrywamy, ten otwarty Wawel, przez który się przelewają tłumy ludzi, to 6 tysięcy osób czekających do muzeów. Ja myślę, że to jest czas odkrycia źródeł tożsamości, takiej większej uważności na to, co nas otacza, takiego lepszego wsłuchania się. To tutaj padło, że my więcej słuchamy podcastów, więcej rozmawiamy, mamy na to czas. To jest koniec epoki Twittera, koniec epoki Facebooka. Tomasz Pindel, bardzo proszę pana o te refleksje na temat tego, co wyniesie pan z roku pandemii.
Ja po tej wypowiedzi Roberta o ołtarzu Wita Stwarza, cóż można powiedzieć poważniejszego. Ja muszę powiedzieć uczciwie, że dla mnie ta dostępność, która budzi nasze nadzieje, ale też pewne niepokoje, była ogromnym atutem tego roku, możliwość uczestnictwa w spotkaniach i rozmowy, no dobra, przed rzeczywiście w tych kapciach i spodniach od dresu, natomiast jednak bezpośrednio mogłem spotykać się z ludźmi w bardzo różnych miejscach tego świata i w czasie rzeczywistym z nimi rozmawiać, co było bardzo istotnym wydarzeniem, ale nie ukrywam, że także z innych pól, przede wszystkim jeśli chodzi o festiwale kinowe, filmowe. Ja strasznie zawsze chciałem pojechać do Wrocławia na Nowe Horyzonty i nigdy mi się nie udało, no bo tak wziąć i się spakować i pojechać na parę dni, no to jest jednak jakoś okazuje się być niewykonalne. No i w tym roku tak, faktycznie w tych kapciach pod Kocykiem i tak dalej, ale obejrzałem sobie z żoną mnóstwo znakomitych filmów i nie ukrywam, że ten dostęp do kultury, do różnych wydarzeń jest dla mnie czymś wspaniałym i mam nadzieję, że to zostanie, że no bo dobra, kiedyś do Wrocławia w końcu dojadę, z Krakowa nie jest daleko, ale bardzo wiele innych wydarzeń mi ucieknie i chciałbym móc do nich mieć dostęp i myślę, że to jest rzecz, która... Ja muszę powiedzieć, że nie podzielam tych obaw, znaczy jestem przekonany, że i tak będzie nas tyle, którzy będziemy chcieli chodzić na te wydarzenia osobiście, że będą się odbywały, kiedy będą mogły spokojnie, ale jest nas tak dużo, którzy nie możemy przyjść, a chcemy to zobaczyć, że to byłoby, że to jest coś, co mam nadzieję, że zostanie i to nie umiem wskazać jednego konkretnego wydarzenia, ale ten dostęp, ta oferta, która nagle stała się dostępna, to jest coś, co mnie ogromnie w tym roku cieszyło, gdzie, umówmy się, no, było wiele innych rzeczy, z których się cieszyć nie mogliśmy specjalnie. Co zabierzemy z tego roku? Chyba pan Daniel Cichy tak patrzy w stronę swojej kamery, że chyba go poproszę. Zabiorę na pewno nadzieję, że coś, co kiedyś było bonusem, coś, co kiedyś było interpretowane jako rewolucyjne podejście do wydarzenia artystycznego, coś, co było obwarowane konieczną obecnością fizyczną na danym wydarzeniu, no w czasie pandemii stało się pewnym standardem, a wręcz koniecznością. Z drugiej strony boję się, że nastąpi pewna fetyszyzacja tego świata online, że ta dostępność w każdym czasie, miejscu, w lepszej lub gorszej jakości, najczęściej do korzystania, no, na wyciągnięcie jednego kliknięcia w kapciach, pod kocykiem, z kubkiem kawy albo inaczej, przy okazji, w tle, przy pracy, sprzątaniu, gotowaniu, przy takim braku uważności, koncentracji, że to nas w pewnym sensie zuboży w tej takiej refleksji intelektualnej, która powinna, moim zdaniem, jednak odbiorze sztuki towarzyszyć. Więc trochę miło, trochę z obawą. A jeśli chodzi o konkretne przedsięwzięcia, o konkretne zdarzenia, które zapamiętam, to podam jedną dosłownie sprzed chwili. Jeden koncert, który no, zrobił na mnie ogromne wrażenie. To jest przedstawienie Orestei Agaty Zubel w Nosprze. I połączenie tego niezwykłego świata brzmieniowego naszej pierwszej obecnie damy kompozycji z tym prastarym tekstem i jeszcze z Danutą Stęką, która no, wywoływała każdym słowem dreszcz i wstrząs. Więc to jest takie jedno z najświeższych przeżyć, ale takich, które na pewno ze mną pozostaną. Bardzo dziękuję. Joanna Rożen-Wojciechowska. Dla mnie największym przeżyciem był kontakt z filmem Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. Obejrzałam ten film na festiwalu w Berlinie zaraz przed rozpoczęciem pandemii. Był ostatni festiwal, który odbył się w realiach normalnych. Tak. Stary. No, to właściwie już wtedy zauważyłam, że wszędzie są płyny do dezynfekcji,
ale nie wiedziałam jeszcze, co nas będzie czekać. Niemniej jednak wspominam ten seans w kinie Internacional na Karl Marx Strasse w taki, tak jakbym wyleciała w kosmos i bardzo długo nie wróciła. Dlatego, że to, co pokazał Mariusz Wilczyński na ekranie, z tą muzyką nalepy, z głosami znanych aktorów, ale też Andrzeja Wajdy, które mówią do nas z ekranu i tych postaci, które wytworzył i tego, o czym ten film jest, to było wielkie dla mnie odkrycie, a później przez cały rok kontakt z obecnym w wielu mediach Mariuszem Wilczyńskim, nieustający. Dlatego, że wszyscy się zachwyciliśmy jego osobowością i jego też skromnością. I to, kiedy on wygrał festiwal w Gdyni, było dla mnie wielkim szczęściem, że został doceniony, że odkryliśmy dla świata, dla widzów wielkiego artystę. Bardzo Państwu dziękuję w imieniu redakcji RMF Classic za tę debatę i za wszystkie refleksje. Dziękuję również we własnym imieniu, bo jako człowiek przeżywający kulturę, doświadczający jej, troszczący się o nią, a także wzruszający się perspektywą zasiądnięcia znów przed wielkim ekranem w kinie, czuję się przez Państwa dziś obdarowana tym spotkaniem. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w zdrowej, normalnej rzeczywistości. Zdrowia Państwu też życzymy. Dziękuję. Dziękujemy. 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 Do zobaczenia, do usłyszenia.